Cześć, witam was wszystkich moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Zet i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj moi drodzy będziemy oglądali bardzo, ale to bardzo ciekawy film i będziemy również na niego reagowali, ponieważ film nazywa się Nigdy się nie poddawaj i jest on właśnie w grze Brawl Stars, tak więc moi drodzy, myślę, że to będą naprawdę świetne akcje, no i sami się przekonamy, co to tak na dobrą sprawę będzie, tak więc moi drodzy, widzimy się już za chwilę. Okej, moi drodzy, jesteśmy już właśnie w samym oglądaniu, pamiętajcie oczywiście, że link do autora tego filmu znajdziecie w opisie, tak więc bez żadnego problemu, a my moi drodzy oglądajmy już ten film, tak więc zaczynajmy. Tutaj z koksem, I can do this, na Rita, tutaj ładnie. O kurde, bardzo lubię tego zdymiarza naprawdę, ale dzieją się tu naprawdę dziwne rzeczy. Tutaj jest walka jakaś 2 versus moi drodzy 1. Okej, został tylko Colt w tym momencie. I kto wygrał? Uwaga, coś czuję, że mógł wygrać ten Colt. A bo nie, moi drodzy, wygrała moi drodzy Nita. Ale się wszyscy cieszą, nigdy się nie poddawaj. Taki jest tutaj tytuł tego filmu. Okej, mamy Colta, który jest sam. Otaczają go z dwóch stron, z której by nie wyszedł, to ma na sobie dwóch trołów. O kurde, co tu się dzieje? Zabił jednego. Crow versus moi drodzy Colt. Ciekawa walka. Dobre. Zabił go. Okej, 87. Widzę, że tutaj chyba jakiś rush na save będzie z dwóch stron, bo jedna i druga strona pushuje. Jeszcze mają tutaj Bulla na Star Powerze oczywiście oraz Działko też na Star Powerze. W ogóle to jest chyba 3x3 Star Powery, tak mi się wydaje. Chociaż, a Daryl chyba nie był. 1%. Okej. Kto wygrał? A no, tak jak mówiłem, Daryl nie był na Star... O, remis był! O kurde, ciekawe. Remis, nikt nie wygrał. Yoshi tam. Ładnie Yoshi. Ale nie, Yoshi został zabity, więc tak średnio bym powiedział panie Yoshi. I rzucił bombę jeszcze. A 1% wygrali 1% przez to, że Dynamite tak dobrze zagrał. Masakra. Piper się kręci. Aha, żartują sobie. Patrzcie co robią z tą Tarą. Tara w ogóle ten. I ta Tara wygra, jestem pewien, że ta Tara wygra. Sami zobaczcie co się teraz stanie. I wygrają? Czy co? Tak, wygrali. Wiedziałem, że tak się stanie, nie można tak nigdy lekceważyć przeciwnika. O, lubię tą piosenkę, to jest moi drodzy piosenka. To nie jest Marshmello, wydawać by się mogło, że to jest Marshmello. Ale to nie jest Marshmello, zaraz wam powiem jak ta piosenka się dokładnie nazywa. Nazywa się Razi Hell Love You, więc jeżeli ktoś by chciał posłuchać, no to proszę bardzo. Na internecie jest napisane w ogóle, że to jest piosenka od Marshmello, ale nie jest to, moi drodzy, piosenka od Marshmello. Okej, oglądamy w takim razie, moi drodzy, tutaj Scooter, Pizza Time. Pizza Pokémon. Co się dzieje? Jest Shelly. Co jest Shelly wszystkich z... No to wygląda. O, dobry strzał. O, wygrała. Piękny ulcik od Shelly. To jest Elektromania chyba. Przed chwilą piosenka była. Okej, widzę, że tutaj Daryla, pana Daryla się tak nie goni, proszę państwa. O nie, sam umarł jeszcze potem. Okej, dobrze, zabili Shelly. Brokenstein, moi drodzy, Brokenstribeus. Ile power cubesów? Co? Kto wygrał? O, oni wygrali, bo mają pierwsze miejsce, ale było blisko, no nie? Tara zabiła... A nie, nie zabiła tego Dynamike'a. Dynamike... Ooooooo! Nice, to było dobre. 20-20, dobra, okej, okay. To jest Bounty na 20-20. Piper nie trafi, Piper znowu, a teraz trafiła, dobra. Co tutaj się będzie działo? Zabijam tylko... Nie, nie zabili Bulla. Bull so... O kurde, Bull sobie uciekł, a Piper zasnajpiła. O, wygrała, chyba ta Shelly wygrała, nie widziałem tak do końca, ale chyba wygrała, moi drodzy.
Tutaj ładnie Shelly. Shelly ultuje, Shelly zabija, moi drodzy. Nice. To było naprawdę niezłe wykonanie ze strony Shelly. I will find you, czyli znajdę cię. Zabiję cię. Uwaga. Rita. O nie. O nie. To było dobre. Dobra, rozwalają tutaj prawie ten bazę przeciwnika. Odbiło się. Okej, okay, Daryl tam wjeżdża. John Cena, moi drodzy, jest na Darylu. Daryl podjeżdża. 32, 31. No i wjechał Daryl, moi drodzy. Dobre, fajna akcja. To była chyba piosenka z Psy. W ogóle co ten Daryl zrobił? To w ogóle była... Pisze się piosenka Cy Irtles chyba. Chyba tak, ale nie jestem pewien, bo to jest z tych elektromani, prawda? Z Down Tempo. Okej, wygrali ten mecz, ledwo co. W ogóle bardzo lubię tego skina, sami zobaczcie, papryczkami rzuca. Mega mi się podoba ten skin. O, Jerry. A nie, to jest chyba Tom. Nie pamiętam już tej bajki naprawdę. Dajcie znać, moi drodzy, jak on się nazywa. Co się dzieje, moi drodzy? Gadi. Co my tu mamy? Okej, okay, tutaj może być całkiem niezła walka. Brawl Ball oczywiście, moi drodzy. Idzie Leon, który... Eagle. Tak, ja też uwielbiam takie akcje Leonem, naprawdę. Super to była akcja. Co my tutaj mamy? Mamy Rosę, która poddaje dalej. Która odbija piłkę znowu do Rosy, moi drodzy. Oj, co za podanie! Jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem, jak oni to zagrali. Tutaj Daryl wjechał. Mikołaj. Co tu się dzieje? Bere, bere, pepem. Hej. Okej. Okay. Co tutaj się dzieje? Wychodzi. O, Eagle. Eagle, moi drodzy. Tak, takie akcje są przepiękne, po prostu uwielbiam takie akcje. Dobra. No, Eagle? Tak, Eagle, kolejny gol. Pięknie. Cały czas na niewidzę tutaj Leonidas tak zwany wjechał. Oni go gonią i, moi drodzy, wyskakuje Frank. No, kto by się tego spodziewał? No, piękne. Jak Frank walnie więcej niż dwie osoby, bo ogólnie dwie osoby to jest coś pięknego tym swoim ultem. Frank jest bardzo mocny, tylko trzeba umieć naprawdę dobrze nim grać, nie? Spoko, Crow sobie przeskoczył. Zamienili się pozycjami. O, każdy w barze, moi drodzy. Każdy w barze skupiony. Co będzie się działo na ekranie? Ludzie wariują? Nope. Wow! Ale odbiła to cupka! Ale się cieszą fajnie. Poco został zabity. Okej. Okay. Kurde, ale Dynamite, moi drodzy, pięknie tutaj dynamitem swoim zarzucił. Dobra, Poco widzę tam jest. Bardzo ładnie Shelly. Okej, okay. O co tutaj chodzi? Jestem sam aż w tym momencie ciekawy. Shelly cały czas się jakś tutaj utrzymuje. Każdy idzie na Shelly, o nie. Nieładnie. O, skupienie, moi drodzy. Success, czyli sukces. Aha, oni się zaczęli ze sobą bić. 1-1. I zabiła ją, ja pierdzielę. Dobra, co tutaj się teraz w tym momencie dzieje? Dobra, zabiła, postawiła armatkę i...
23-24 wyrównała. Ostatni strzał armaty. O kurde, się koleś wkurzył. Dobra. Wybił, pięknie wybił tą piłkę, świetny krok. Spike? O Boże, Spike! Ja pierdzielę! O nie, a ten Dynamite tak jeszcze to wszystko dobrze zagrał, moi drodzy, masakra! Bardzo ładny skin do Dynamite'a. W ogóle Dynamite ma świetne skiny, ja tak uważam. Okej, okay. Kolejny raz, moi drodzy. O nie, Shelly! Okej, okay, nic się nie stało. Shelly... O, El Primo wyskoczył, moi drodzy, na... Okej, okay, kto ma... A, Rosa dostała, moi drodzy, Rosa dostała. Okej. Co się dzieje? El Primo, ja pierdzie. Zero pucharów. Każdy każdego zaczął naparzać. Ja pierdzielę, no. Okej, okay, Miśka. Misiek w ogóle w takich momentach jest całkiem niezły, ale dość słabo go postawiła, bo ta Shelly to totalnie wykorzystała. I gol. Tak, pięknie, pięknie to zagrał rykoszet. Daryl ładnie zabija. Daryl, moi drodzy, jak się toczy w tom i z powrotem, panie Darylu. Okej, okay. Pan Frankenstein jeszcze wybił ostatni murek po prawej stronie. O, Rosa ładnie. Rosa wybiła piłkę, dosyć spoko to wybiła. O Boże, jaki słaby ult od Tary, masakra. Daryl? What? Daryl, totalny kozak. Okej, okay. Podali piłkę znowu. O nie. I gol. No nie, no. Ale to źle zagrali. Dobra, Colt ładny. Colt versus Tara. Olo minęła. Pięknie to minęła Tarka. Kolejny strzał ominęła, moi drodzy. Super. I swoje trafiła. Co tu się dzieje w ogóle? To jest ciekawe. I Tara wygrywa. Tara wygrywa. Tak myślałem, że to się stanie. Okej, okay, Shelly, Rosa, Brawl Ball, moi drodzy. To może się skończyć źle. Gdzie jest piłka? Co? Co? Nie, nie trafiło? O co tu chodzi? Czy trafiło je? Ja nie mogę, już myślałem, że nie trafiła. No nieźle. Ładnie tutaj. Co? Dobra, udało się, ale ile razy sobie tą piłkę podawali? Colt? Colt pięknie, moi drodzy. Bardzo dobrze, Colt. Ale to dobrze zagrał ten Colt, moi drodzy. Colt się bawi. Colt się... Ale strzelił. Okej, okay. To nie było potrzebne akurat scenka, bo myślałem, że to będzie... Załóżmy wyglądało tak, że ktoś wyjdzie. Okej, okay. Tutaj mamy save. Oj, 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 Daryl. Co ten Daryl zrobił? Masakra, moi drodzy, masakra. Unlucky albo lucky. O nie, Daryl! Co wy robicie, Daryl? Save. Ładnie tutaj odpychają. El Primo skacze na save. Okej, okay, El Primo został zabity. Idą posiłki, moi drodzy. O nie, idzie... Ból? Ból? 565? Ładnie. Zabijają 1%, moi drodzy, a tamci chyba dobiją save. Czy El Primo... Nie, El Primo nie może skoczyć, bo on przed chwilą skakał. 64, El Primo, o nie! No i to jest to, moi drodzy, to jest to. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Shelly, jakaś dosyć słaba, jakaś... Okej, okay, po prostu ją od razu zabił, jak się zrespiła. Ciekawe. Dynamite. O nie, robot chyba do Dynamite'a pójdzie, taki... Nie? Oszukał, moi drodzy. Robot nie pójdzie jednak do Dynamite'a. Już to widzę, że nie pójdzie. Okej. Okay. Jest po nich, bo jak robot się do Dynamite'a przyjdzie, to jest totalna lipa.
Naprawdę, bo ciężko, Dynamite ma prawie tyle chodzenia co robot, może troszeczkę szybszy jest i bardzo ciężko mu uciec. Haha, klub się znowu cieszy. Super. Rykoszet podaje, rykoszet. Czy on wszystkich zabije? Crow skoczył, ale nie dojdzie ta piłka raczej. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. O nie, jak telewizor rozwala. Doszła piłka. Co za Crow, moi drodzy. Shelly podała piłkę. Ciekawe. Frank. Ale ładnie. Frank, super. 1 HP Frank, moi drodzy, strzelił gola. To by było na tyle, moi drodzy, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się oczywiście ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, wiecie co robić, moi drodzy, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję. Będę wam bardzo, bardzo wdzięczny i widzimy się, moi drodzy, w kolejnych odcinkach na tym kanale. Tak więc dzięki jeszcze raz za oglądanie, no i cześć.